Jakiś czas temu na kanale przedstawiłem Wam wybitnie utylitarne urządzenie do przeprowadzania wielokamerowych transmisji. Jest nim YOLOBOX w wersji Pro, który również i tym razem znajduje się przede mną. I nie bez powodu, ponieważ od czasu, kiedy wypuściłem ten film, firma YOLOLIF wprowadziła naprawdę masę aktualizacji, które poprawiają jakość funkcjonowania tego urządzenia, wprowadzają wiele nowych rzeczy. Tak więc, jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego filmu, który przygotowałem dla Was na kanale, to obowiązkowo odsyłam Was do tamtego materiału, żeby nadrobić zaległości. Film pojawi się Wam gdzieś tutaj na ekranie, a my sprawdzimy w tym materiale oczywiście, co nowego słychać u YOLOBOX-a. Zaczynajmy! Przypomnijmy więc w skrócie, czym jest YOLOBOX Pro. Jest to urządzenie all-in-one do przeprowadzania transmisji gdziekolwiek chcesz na 3 platformy jednocześnie przez Wi-Fi, kabel internet lub sieć LTE. Urządzenie przechwytuje obraz z 3 kamer jednocześnie dzięki portom HDMI. Mamy też możliwość tworzenia oprawy graficznej, importowania i wyświetlania plików graficznych, wideo oraz innych podczas trwania transmisji oraz jej nagrywania na kartę SD. Oprócz drobnych aktualizacji systemu układowego mających na celu poprawić stabilność transmisji bądź nagrań, bądź szybkości danych, z jakimi transmitujemy czy nagrywamy, mamy też możliwość bardziej trafnego wyboru klatkarzu podczas transmisji i nagrywania. To jeszcze dodatkowo YOLOLIF mocno pracuje nad poszczególnymi dodatkami i zakładkami. Jedną z bardziej pozytywnych rzeczy, jaka mnie zaskoczyła po ostatnich aktualizacjach, jest dokładnie zakładka Audio Mixer, która diametralnie się zmieniła i wprowadzili do niej szereg opcji zaawansowanych, które pozwalają nam lepiej panować nad dźwiękiem naszej transmisji. W zakładce mamy teraz możliwość kontroli głośności programu z funkcją AVF, czyli Audio Video Follow. Najważniejszym aspektem kontroli audio w tej zakładce jest też możliwość dostosowania opóźnienia poszczególnych sygnałów. Mamy również możliwość zmiksowania do 3 kanałów z 2 wejść HDMI i wejścia liniowego, w tym mikrofonu. A co dla mnie najlepsze, miksowanie dźwięku z 2 importowanych filmów z karty SD, które możemy wyświetlić podczas trwania transmisji jako materiał dodatkowy. Coś, czego wcześniej nie było, a bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, to możliwość wykrywania YOLOBOX Pro przez komputer jako kamera internetowa, co pozwoli nam na przesyłanie obrazu programu bezpośrednio do komputera przez port USB-C i wykorzystanie takich programów do transmisji jak VMix czy OBS Studio. Na ten moment nie jest dostępny jeszcze obraz z dźwiękiem i wyświetlanie nakładek i obrazów tła. YOLOLIF cały czas pracuje, aby poprawić to rozwiązanie. Z drobniejszych aktualizacji jednak składających się na większą całość i poprawę użytkowania tego urządzenia, mamy możliwość zwiększenia lub zmniejszenia jasności ekranu, co przekłada się na lepszą widoczność w pełnym słońcu. W trybie monitora bez połączenia mamy za to możliwość dodatkowo nagrywania jeszcze z szybkością 50 kbit na sekundę, co znacznie zwiększy jakość naszego materiału. Mamy też dodane odwrócenie ekranu do góry nogami, dostosowanie długości przejścia animacji czy dostosowanie prędkości przewijania naszych napisów graficznych stworzonych bezpośrednio w urządzeniu. Mamy również do wyboru dwie animacje timera, które odliczają nam czas do rozpoczęcia naszego programu transmisji oraz do jego zakończenia. Oczywiście możemy je dowolnie customizować, tyczy się to również wszystkich animacji, nakładek graficznych oraz wszelkich napisów, które możemy utworzyć w naszym urządzeniu YOLOBOX. To sprawia, że nasza transmisja ma ładną oprawę graficzną. Zostały również poprawione wcześniej występujące błędy w zakładce czat, takie jak nakładanie się wcześniej wyświetlonych już na ekranie programu komentarzy, czy została też odświeżona szata graficzna. Rozwiązano też problem zbyt cichego gniazda wejścia mikrofonu.
Ogólnie poprawek jest sporo. Wynikają one z rozwoju urządzenia i sprostaniu potrzebom użytkowników, aby YOLOBOX był takim trochę Rambo przygotowanym na każdą ewentualność. YOLOBOX jest oparty oczywiście na Androidzie, więc wyobraźcie sobie, jakie możliwości rozwoju systemu i dodatków nam to daje. Są one naprawdę ogromne. Wyobraźcie sobie, że mamy możliwość instalowania innych aplikacji lub po prostu pisania swoich, nowych samodzielnie. Dodatkowo trudno powiedzieć, gdzie zatrzyma się rozwój tego urządzenia. W moim środowisku zastosowań YOLOBOX-a widzę naprawdę mnóstwo. Jak sami widzicie, urządzenie jest cały czas mocno wspierane aktualizacjami, które mają na celu udoskonalić tworzenie naszej transmisji i jej stabilność. Firma YOLOLIF według mnie wyznacza całkiem nowe trendy, jeżeli chodzi o rozwój tego urządzenia, no i w kontaktach z użytkownikami tego produktu, ponieważ sami użytkownicy mocno wspierają ich, dodając coraz to nowe pomysły na udoskonalenia i aktualizacje. Sam jestem jeszcze bardzo ciekaw, jak bardzo rozwinie się YOLOBOX Pro w przyszłości, a Ty, jeżeli czujesz, że jest to urządzenie dla Ciebie, to zapraszam Cię do sklepu PhotoPlus po swoją sztukę. Link znajdziecie na dole w deskrypcji. Zapraszam również do śledzenia strony yololif.com, aby być na bieżąco z aktualizacjami. To by było na tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.